Nasz gość to Michał Broniatowski, dziennikarz, szef biura Politico w Warszawie, wcześniej związany m.in. z agencjami Reutera i Interfax. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie głosuję dla jaj. To jest hasło, które w internecie promują znani ukraińscy artyści, widząc sondaże przed niedzielnymi wyborami, w których bryluje komik Wołodymyr Zełenski. Nie wszystkim na Ukrainie najwyraźniej jest do śmiechu. No, rzeczywiście nie powinno być im do śmiechu. To jest... Poza tym, że to jest komik i człowiek, który dotychczas z polityką nie miał nic wspólnego, poza tym, że finansują go politycy, to tak naprawdę on się w ogóle publicznie nie pokazuje. Jedynym właściwie Zełenskim, który się pokazuje, to jest postać, którą on gra. W serialu Sługa tak jest, Narodu. To jest Wasyl Hołoborodko, który gra Sługę Narodu, czyli człowieka, który przy pomocy jednego wirusowego nagrania w internecie zdobywa taką popularność, że wybrany zostaje na prezydenta. To jest mniej więcej tak coś w rodzaju dyzmy i skutek jest taki, że tak naprawdę ludzie w niedzielę będą głosowali na postać telewizyjną, a I nie będzie na... powtórka w realnym świecie tej historii, tego dyzmy w polityce ukraińskiej? No raczej tak, bo on ma w tej chwili bardzo dużą przewagę. No na pewno wyjdzie do drugiej rundy, to nie ulega kwestii. Potem jeszcze jest 3 tygodnie kampanii, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Ale mamy sytuację taką, że o drugie miejsce do finału ubiegają się starzy wyjadacze, to znaczy oligarcha Petro Poroszenko, który jest obecnym prezydentem, i wieloletnia polityczka, właściwie ona już parokrotnie była skreślana, po raz trzeci kandyduje i ma duże szanse, żeby wejść do tej drugiej rundy. A Zełenski odcina się od starych polityków, na tym buduje swoją kampanię, pokazuje się jako ktoś z zewnątrz, ktoś świeży. Pytanie, które pada w kampanii wyborczej, kto tak naprawdę za nim stoi? No, stoi za nim konkretna osoba, czyli Ihor Kołomoyski. Kołomoyski to jest jeden z najbogatszych oligarchów na Ukrainie. To jest człowiek, któremu Ukraina zawdzięcza to, że nie została najechana 5 lat temu przez Rosję. Otóż on zorganizował takie milicje w Dniepropetrowsku, mieście, które było następnym celem po Ługańsku i Doniecku, separatystów wspieranych przez Rosjan, a właściwie Rosjan, którzy używali separatystów jako pretekst do najechania Ukrainy. I dzięki temu oporowi, bo wtedy armia ukraińska w ogóle nie istniała, Kołomoyski zatrzymał agresję rosyjską, więc ten kraj zawdzięcza mu bardzo wiele. I on myślał, że naród powinien być mu wdzięczny, w związku z tym domagał się większych profitów, był szefem Neftochasu, czyli głównej firmy gazowej, a to jest bardzo ważne. W takim razie pytanie, kto rządzi duszami ukraińskich wyborców? Wciąż oligarchowie? Duszami, może bardziej też ich portfelami. Wie pan, Ukraina 5 lat temu wydobyła się z zależności od Rosji, ale została kraj kontrolowany przez oligarchów. To była dobrze zorganizowana przez 23 lata zorganizowany system takiego kapitalizmu oligarchicznego, gdzie kontrolują całą gospodarkę, jest kilka wielkich klanów. I to się, to rozbić coś takiego jest bardzo ciężko, a tym bardziej ciężko takie coś jest rozbić, jeżeli z tym rozbijającym jest jeden z oligarchów. Michał Broniatowski, szef biura Politico w Warszawie, jest naszym gościem. Na Ukrainę jeszcze wrócimy w czasie internetowej naszej rozmowy, ale dziś jest 29 marca, to jest dzień, w którym zwolennicy Brexitu mieli świętować rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Nie świętują i nie wiadomo, kiedy będą świętować i czy będą świętować. Rozumie pan, o co chodzi Brytyjczykom? Chcą tego wyjścia z Unii Europejskiej, czy nie? Połowa Brytyjczyków chce, druga połowa nie chce. I to jest problem. Oczywiście możemy się bardzo emocjonować tym, że milion ludzi wychodzi na ulicę, żeby wykrzykiwać, że chcą zostać w Unii. 6 milionów podpisuje petycję, tym niemniej jednak Wielka Brytania, i tu akurat rząd ma rację, Wielka Brytania jest demokracją przedstawicielską.
wybraliście sobie rząd, wybraliście sobie izbę gmin, czyli swoich posłów, i oni teraz decydują. No tak, ale oni kolejny raz dzisiaj głosują, kilka godzin temu, kolejny raz rządowy projekt umowy wyjścia z Unii Europejskiej przepada i nie wiadomo, co dalej. Znaczy, no, on przepadł dlatego, że jest kilku upartych, którzy uznali, że jest tam w tej umowie o wyjściu, która liczy 585 stron, jest dokumentem, nad którym pracowano dwa lata, jest bardzo szczegółowy, ustala mnóstwo rzeczy, między innymi jak wysokie alimenty ma zapłacić Wielka Brytania przy wychodzeniu, to jest około tam 40 miliardów euro. Jaka będzie na przykład sytuacja Europejczyków pracujących w Wielkiej Brytanii, jak również Brytyjczyków mieszkających na terytorium Unii. Reguluje wszystko. Ale, ale jest tam jedna rzecz w tym. Właśnie ten nieszczęsna gwarancja braku granicy irlandzkiej, ten słynny backstop. I naprawdę to, tylko o to chodzi w całej tej zabawie? Znaczy, to nie jest takie tylko, dlatego że konsekwencją tego, że nie ma granicy w Irlandii, jest to, że w związku z tym Irlandia Północna, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa, w dalszym ciągu pozostaje częścią Unii, przynajmniej w sensie takiej Unii celnej. Co jest nie do pomyślenia dla tych, którzy chcieli tak zwanego twardego Brexitu, czyli obcinamy, wychodzimy, mamy jakąś tam umowę, ale nie mamy na razie z Unią nic wspólnego. Ale pan dzisiaj duże pieniądze by postawił na to, że ten Brexit naprawdę się odbędzie? Nie. Nie postawiłbym na pewno żadnych pieniędzy i nawet w ostatnim swoim komentarzu napisałem, że zapaliło się światełko przed możliwością, że jest światełko dla powtórnego referendum. No, takie dosyć... Choć dużych pieniędzy też pewnie by pan tutaj nie postawił. Mgliste światełko, ale jednak, dlatego że sytuacja po tym, jak dzisiaj zostało to po raz trzeci odrzucone porozumienie o wyjściu, to sytuacja jest taka, że Bruksela żąda tego, to dodatkowe jeszcze wstyd dla Brytyjczyków, że teraz nawet datę wyznacza Bruksela już, ale... Wstyd dla Brytyjczyków, no właśnie, zastanawiam się, jak bardzo pobijane z Brexitu i z całej tej dyskusji wyjdą brytyjskie partie polityczne, brytyjscy politycy i brytyjska demokracja. A brytyjskie partie polityczne już są poobijane, a właściwie partia konserwatywna jako całość nie istnieje, bo to jest partia, w której jest przynajmniej trzy frakcje, przy czym te frakcje przedostały się nawet do rządu. Podczas głosowań w ciągu ostatnich kilku tygodni w Izbie Gmin niektórzy ministrowie głosowali przeciwko własnemu rządowi. Za zgodą pani premier oczywiście, ale jednak. Przenosimy się teraz do internetu. Michał Broniatowski jest naszym gościem nieustająco na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy, a słuchaczom radia dziękujemy. Michał Broniatowski nieustająco z nami. Panie redaktorze, jakiemu scenariuszowi w sprawie Brexitu kibicuje dzisiaj Rosja? Rosja kibicuje, myślę, temu, żeby 12 kwietnia, czyli za dwa tygodnie, Wielka Brytania wyszła z hukiem z Unii w totalnym chaosie. 12 kwietnia to znaczy, że Brexit bez umowy. Bez umowy. Opcja, jaka stoi jeszcze przed Izbą Gmin w tej chwili, jest taka, że jednak zdecydują się na to, by coś nowego wynegocjować z Unią Europejską, ale to będzie wymagało dłuższego przedłużenia, czego skutkiem jest coś, co jest kolejną niemożliwą rzeczą do zaakceptowania dla twardych brexitowców. To znaczy, że Wielka Brytania będzie musiała uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Traktatowo będzie musiała uczestniczyć, nie może się z tego wymigać. A z polskiej perspektywy, jaki scenariusz dzisiaj jest najkorzystniejszy w sprawie Brexitu? Zawsze taki, że Wielka Brytania zostaje. To jest najlepszy scenariusz dla całej Unii, dlatego że to jest z wielu względów tragedia dla Unii Europejskiej, a dla Polski z kilku powodów. Po pierwsze, zmienia się status tego miliona Polaków, którzy tam mieszkają, będą musieli wnioskować o pobyt stały, nie będą mogli ściągać już tak jak teraz rodzin, nie będą mogli korzystać na przykład ze wsparcia przy studiach, znaczy wszystkie te programy wyższych studiów
przestaną być aktualne. Więc to jest bardzo poważna sprawa. A jeszcze poważniejsza jest taka, że o ile dotychczas Wielka Brytania była największym krajem, który nie ma euro w Unii Europejskiej, to teraz po ich wyjściu to my będziemy tym największym krajem, ale niestety no, procentowo będziemy, ta strefa nie euro w Unii będzie dużo mniejsza i to bardzo osłabia pozycję Polski. To trzymając się problemu Polska a inne kraje, wróćmy na Ukrainę. Co dla Polski oznaczają wybory prezydenckie na Ukrainie i wyniki tych wyborów? Sądząc po tym, jakimi doradcami otoczony jest pan Zełenski. Czyli ten, który ma dziś największe teoretycznie szanse na wygraną. Tak, to są jego szefem, takim głównym politechnologiem, jak to się tam nazywa. Jest człowiek, który był kiedyś szefem młodzieżówki Partii Regionów. Partia Regionów to taka prorosyjska partia, której szefem był obalony Janukowicz. Poprzedni prezydent, poprzedni obecny. Tak, ten, który został obalony przez rewolucję na Majdanie. Więc ten człowiek wielokrotnie wypowiadał się przeciwko Unii Europejskiej i NATO. To są tego rodzaju ludzie. Pani Tymoszenko to jest osoba, która przez wiele, wiele lat była partnerem biznesowym Rosji, Moskwy. Więc jest obawa, że utrata władzy przez Poroszenkę spowoduje większe uzależnienie Ukrainy od Rosji, co dla nas oczywiście zawsze jest gorszym wyjściem niż ostro antyrosyjski Poroszenko. Czyli jeśli Zełenski albo Tymoszenko wygrywają wybory, to jest gorzej. Ukraina przesuwa się pana zdaniem na wschód. Już kilkanaście dni temu w związku z tymi wyborami w stan najwyższej gotowości postawiono ukraińskie służby bezpieczeństwa. To z obawy przed prowokacjami rosyjskich służb specjalnych. I tu się zastanawiam nad takim scenariuszem, no bo jeśli Rosjanie mogą być zainteresowani ukraińskimi wyborami, wcześniej amerykańskimi wyborami, czytam, że Afryką się bardzo interesują, to trudno nie pytać, czy interesują się też wyborami do Parlamentu Europejskiego w różnych europejskich krajach. No tak, oczywiście, że się interesują. Tylko czy to zainteresowanie przekłada się na coś więcej? No, przekłada się na to, że zasadą tej wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi już od ładnych paru lat, czego objawy mieliśmy w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, wtrącanie się w referendum brexitowe, czy też w referendum katalońskie. Ta wojna hybrydowa polega na tym, żeby siać zamęt. To jest podstawowe jej zadanie i to im się świetnie udaje. To również widać w Polsce działalność rozmaitych troli. Wielokrotnie ja sam się spotkałem osobiście z tym, że nagle mnie atakuje jakieś stado osób, które słabo mówią po polsku, a składnia czasem jest rosyjska. To jest ich sposób działania. Wydają na to ogromne pieniądze, których świat nie jest w stanie wydać. A o co chodzi Rosjanom w Wenezueli? Po co wysyłają tam grupę swoich żołnierzy? No, to jest też walka o strefę wpływów, bo to Ameryka Południowa tradycyjnie była takim bliskim pograniczem dla Stanów Zjednoczonych, tak jak Europa Wschodnia i Centralna jest bliskim pograniczem dla Rosji. Jak można zaszkodzić Amerykanom, to bardzo fajnie. No, szkodzimy ciągle jeszcze przez pół wieku już na Kubie. Jakiś czas to było w Nikaragui, teraz też było Peru. Teraz jest Wenezuela. Im większy bałagan, tym lepiej. Czyli Rosjanie wykorzystują kryzys polityczny w Wenezueli, żeby poprawić swoją pozycję w relacjach z Amerykanami. Budować siłę. Pozycję siły, tak jest. To jest pozycja przetargowa, bo zawsze będą mogli powiedzieć, że jeżeli chcecie coś tam załatwić,
No to my się wycofamy wtedy z Wenezueli, no. Tak no, na razie mówią, może nie wygląda, jesteśmy to... na mocy umowy międzyrządowej o tak współpracy wojskowo-technicznej. No wiadomo, że zawsze to jest na podstawie umowy, bo przecież bez umowy nie wylądowaliby tam. Znaczy, generalnie mi się zdaje, że te samoloty poza tym, że przywiozły wojskowych, to również mają za zadanie wywiezienie w odpowiednim momencie pana Maduro, gdyby coś niespodziewanego nie wydarzyło. A Amerykanie zrobią coś więcej poza krzyczeniem, to prowokacja? Ja nie wiem. Ich prezydent jednak jest za bardzo skoncentrowany na sprawach wewnętrznych i chyba na międzynarodową awanturę tego rodzaju nie pójdzie. Michał Broniatowski, szef Biura Polityków w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.